Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Deluxe Ski Jump 4. Jest to puchar drużynowy, jesteśmy po pierwszym konkursie drużynowym. No i prowadzą Włosi, niezaskakujący wynik, drudzy Norwedzy, trzecia Słowenia. Na ostatnich miejscach Czech, Finlandia i Niemcy, więc kontynuujmy drugi konkurs drużynowy Kusamo HS142. I to już jest chyba pierwsza runda konkursu, więc Andreas Wellinger rozpoczyna. Trzeba się przyznać, dawno już nie skakałem, więc... Widać. Widać 91 metrów, pierwszy skok, no. Jakub Janda. Czechy. Może się troszkę bardziej skupię przy tych skokach. O, lepiej, ale to nie będą szałowe noty, więc... Było 18, 1, 17 i pół, więc... Ciężko to widzę. Lauri Asikainen. Finlandia także bez punktów. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie skakał najgorzej ze wszystkich. Na razie wychodzi na to, że Niemcy najgorzej wypadają. Choć to są takie... No Niemcy mają już sporą stratę, ale to w jednym skoku można wszystko nadrobić i stracić. Michael Heibeck z Austrii. No... Ten skok już był dobry. Postarałem się. No i nawet ładne noty. Kento Sakuyama z Japonii. Japonia też taka w rozsypce teraz jest. Kasai tylko skacze na jakimś poziomie przyzwoitym. Ale Kento Sakuyama... No nie najgorzej, nie najgorzej. Drugie miejsce. Jak na razie. Ale najlepszy dopiero przed nami. Teraz Ilmir Hazetinov. Rosja też. Wydawało się, że w ostatnim konkursie będzie jeszcze lepszy wynik, ale niestety kilka skoków nieudanych. No ale znowu Hazetinov rozpoczyna dobrze. Prowadzenie 144-1. Wyprzedają Austrię. No i pierwszy z naszych reprezentantów, Maciej Kot. Ście z progu nie za piękne, ale skok będzie bardzo dobry. Trzecie miejsce. 130,5, muszę te znowu tego, połówki poustawiać, bo widzę, znowu zapomniałem. Nie jest duża strata, Gregor Deschwanden, rozpoczynamy czołówkę, więc Szwajcaria. Szwajcaria zaskoczyła w Clean Dental, jak zwykle zresztą. No a już Kusamo, widać jak skaczą. Chyba ostatnie miejsce, nawet za Niemcami bodajże są, zaraz sprawdzimy. Tak, choć to z Niemcami tutaj będą walczyć, widzę. Domen Prevc. Rewelacja Słoweńców przede wszystkim. Nikomu się chyba nie wydawało, że on będzie tak skakał i proszę zobaczyć prowadzenie dla Słowenii, więc trzymają na razie formę. I Johan Andre Forfang. Bardzo młody Norweg, mistrz świata juniorów, więc jak przystało na mistrza świata juniorów, skacze na poziomie bardzo dobrym. Ile teraz? No może nie na prowadzenie, ale na trzecie miejsce wystarczający skok. Będą w czołówce i został ostatni Włosi, Alex Insam jako pierwszy. Jego skoki ostatnio w Klingenthal były nadzwyczaj dobre i dalej trzyma formę, widać w Kusamo. 136, drugie miejsce Włochów, nie jest źle. Bardzo wyrównana czołówka jest i... To przede wszystkim, na to trzeba patrzeć. Andreas Wank, Niemcy. Są w opałach znowu. Ale Wank teraz skoczył ładny skok. Oddał piękny skok, 133. I to może zadecydować, że Niemcy włączą się troszkę do walki. Łukasz Chlawa. Na razie awans Czesi mają, ale to się może jeszcze wszystko pozmieniać. No ale na razie nie, na razie Niemcy nie mają szans dogonić Czechów, bo Czesi skaczą znowu dalej. Ville Larinto, Finlandia, dziewiąte miejsce Finlandii. Nie, nie jest to dobra pozycja dla nich, ale może coś jednak z tego wyjdzie. No lepszy skok, ale tutaj tu się widać skaczą bardziej, lepiej wszyscy. Finlandia za Czechami. I Gregor Schlierenzauer.
Niezły skok, niezły, nie zepsuł przede wszystkim, to jest najważniejsze. Austria przede wszystkim musi wyrównać trochę te wszystkie swoje skoki, bo są różnice. Jeden skacze daleko, drugi spieprzy. No jest tak. No i to. Oj, 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 no i o tym mówiłem właśnie. Jeden skok może tyle zepsuć. Piąte miejsce są za Niemcami już. Denis Korniłow, no tutaj już jest walka o podium nawet, powiedziałbym. Więc tutaj trzeba skakać Denis daleko, no i potwierdza skok Hazetinowa, 136 on. Został tylko Bojarincow i Klimow, więc zobaczymy. Klemens Murańka, byliśmy z Austriakami, więc może coś nadrobimy po tym skoku. Nie, stracimy jeszcze. Piąte miejsce, za Czechów i za Finlandię nawet spadliśmy. Zła pozycja do ataku. Luka Egloff. Luka Egloff. No tutaj Szwajcaria się postara na pewno. Luka Egloff skacze daleko. Brawo, szóste miejsce. Są tuż za Polską. O ile sprawdźmy. No strata jest spora, ale Luka Egloff tutaj bombnął piękny skok. Już wyprzedzili Niemców. I Juri Tepesz. Słowenia. Zobaczymy, jak Juri Tepesz skoczy. No nie zepsuł, nie zepsuł. To chyba się najbardziej liczy dla Słoweńców teraz, że nie zepsuł tego skoku, że skoczył świetnie. 135 to jest bardzo dobry skok. Anders van Emmel, czwarte miejsce Norwegii po pierwszej turze i zobaczymy, czy poprawi coś van Emmel. Poprawić chyba nie poprawi, choć nie wiem, ten skok ładny. Trzeci na razie. Więc chyba utrzymali swoją pozycję. Roberto de la Sega. No, zobaczymy, czy Włosi skoczą równie dobrze, bo stawka naprawdę wyrównana jest po tych dwóch turach. No, de la Sega skoczył nieźle, więc no, czwarte miejsce, ale tu są takie małe straty, że to w jednym skoku wszystko się zmienia. No i mamy trzecią turę pierwszej serii, a rozpoczynają Richard Freitag. No, Richard Freitag chce skoczyć daleko i to mu się udaje. Pięknie daleko. 139,5. Zdecydowanie, no, Niemcy ruszają do boju. Jan Matura. Czy tym razem znowu Czesi okażą się lepsi od Niemców? Dobry skok Matury, będą wysoko. 136, prowadzenie na razie. Niemców wyprzedzają dalej o dużo punktów. Harioli. Chyba najbardziej nieprzewidywalny ze skoczków na skoczni. Ale dobry skok. To na drugie miejsce w tej chwili musi wystarczyć. Manuel Fettner, Austria. No już po wyjściu z progu widziałem, że to był bardzo słaby skok, ale udało się utrzymać prowadzenie jeszcze nad Czechami. Taku Takeuchi, no Japonia chyba jest w najgorszym położeniu w tej chwili. Ole, Takeuchi bombnął daleko, choć noty nie są szałowe. Piąte miejsce na razie. Myślę, że nic więcej w tym skoku nie mógłby wyciągnąć Takeuchi. I Władysław Bojarincew. No najbardziej się boją wszyscy chyba Rosjan. Oni naprawdę świetnie, dwójka na razie skoczyła jak trzeci. Nie najgorzej, ale też teraz nie był taki szałowy skok, 133, no więc zobaczymy, na ile to miejsc wystarczy. Jan Ziobro, 163, aby objąć prowadzenie. W tej chwili to jest niemożliwe. Chyba, że naprawdę Jan Ziobro by się bardzo mocno postarał, ale nie. Piąte miejsce zdecydowanie. Widać, tutaj będzie ciężko walczyć. Może z Finlandią powalczymy jeszcze, ale więcej myślę, że się nie uda. Tutaj wydukać Kilian Peyer ze Szwajcarii. Szwajcaria pnie się w górę, więc na nich też trzeba uważać jeszcze. Oni jeszcze się nie poddali i szóste miejsce mają. I znowu do Polski się zbliżą.
No, będzie walka między Amanem a Stochem w ostatniej turze jeszcze. A tutaj Anzel Anisek. Chyba za szybko wyszedł z progu i ten skok jest krótszy, ale prowadzenie utrzymali przed Rosją. Tom Hilde. Zobaczymy, jak Norwegia skoczy, bo to też jest wielki znak zapytania. Tom Hilde nie jest w strzałowej formie. No i tym skokiem to potwierdził. Odciągnął jak mógł najdalej i wyciągnął 121, piąte miejsce w tej chwili. I został ostatni Davide Bressadola. No świetny skok. Świetny Davide Bressadola. No zbliżyli się bardzo ostro do Słoweńców już. To tutaj są tylko 3 punkty, niecałe zresztą. Rosja później 7 punktów, no Austria już traci więcej, więc rozpoczynamy ostatnią turę Severin Freund. Cały czas 10 miejsce Niemców. Cały czas nie mogą nic ruszyć do przodu. Freund skacze, no 133. Myślę, że to będzie za krótko, aby tutaj walczyć o 8. Roman Kołdelka. 5 miejsce Czechów. Jeżeli nie zepsuje, będą w drugiej serii. I będą pierwsze punkty dla Czechów. No, chyba zepsuł. Chyba zepsuł ten skok. I teraz zobaczymy, co zrobi Jan Ahonen. 132, żeby wyprzedzić Czechów. To jest możliwe. O ile Jan nie zepsuje skoku. Chyba nie zepsuł. Chyba nie zepsuł. I chyba tym skokiem Finlandia sobie da awans do drugiej serii. Tak mi się zdaje. A zobaczymy, co zrobi Stefan Kraft. Austria też tutaj jest na włosku. Ale Kraft chyba to skoczy. Tak. Znowu to ten skok nie był taki piękny. 132, no. Austria nie skacze dzisiaj takich szałowych skoków. Widać to po nich, ale skaczą równo. Wszyscy lądują w tą samą prawie dziurę tam. I Noriaki Kasai. No nie, Japonia już teraz definitywnie odpada. Noriaki Kasai tym bardziej. I zobaczymy, co zrobi Rosja, a dokładnie Jewgenij Klimow. Walka o podium i o zwycięstwo, tym bardziej. No, Klimow zrobił swoje. Teraz tylko musi czekać, co zrobią rywale. 577,5 punkta, przewaga zdruzgocąca nad Austrią. Kamil Stoch, na razie Polska 8 miejsce, ale Finlandia skoczyła świetnie. Nie, przegraliśmy. Przegraliśmy te zawody, 8 miejsce, ojeju. I co teraz Simon Amman zrobi? Mają szansę Szwajcarzy teraz właśnie na wejście do 8. I chyba to zrobili. 5 miejsce w tej chwili. Są w 8. Chyba są. Peter Preft. Pierwsze miejsce Słowenii. Peter musi tylko skoczyć to, co jego koledzy tak wywalczyli, ale on psuje ten skok. I Słowenia już chyba, no strata do Rosji się zrobiła duża. Andreas Tiernen, 6 miejsce Norwegów. Norwedzy też przegrali. Można powiedzieć troszkę konkurs swój. Przecież ten skok to ma Hilde. Ale teraz Tiernen odzyskuje tutaj sporo. 4 miejsce, tuż za Austrią są. Ale co zrobi Sebastian Coloredo, 134 metry, aby objąć prowadzenie. Świetny skok. Włosi znowu na szczycie. Wygrywają o 10 punktów bodajże. 10,5 punkta, czy mniej. 10 punktów dokładnie. I pół punkta. 10,5 punkta wygrywają nad Rosją i nad Słowenią. Austria 4, Norwegia 5, 6, Finlandia 7, Czesi 8, Szwajcaria, Niemcy, Polska i Japonia nie awansują do drugiej serii konkursu drużynowego w Kusamo. No i cóż, rozpoczynamy drugą serię, nie ma co opindalać się. Jakub Janda ją rozpoczyna. Będą punkty dla Czechów. Bali się już, że już nie będzie po tym słabym skoku Kołdelki, ale jednak udało się. Janda poprawia swój skok w drugiej serii, 132. I czekamy na Lauriego Asikainena. Ile skoczy Lauri? To jest teraz ważny skok.
Ale daleko. 138. No więc teraz Michael Hejbek 134,5. No tutaj zawyżyli przeciwnicy, widzę poprzeczkę wysoko. Ale Hejbek widać skacze równo dzisiaj, chyba najrówniejszy z Austriaków. 133 w pierwszej, ta 137. No i zdecydowanie prowadzi Austria. Ilmir Khazatinov. No pierwsza seria świetna, ale czy powtórzy? Chyba powtórzył nawet. 133, brawo. O, Rosja tutaj jeszcze nie poddała się. Zobaczymy, czy Włosi będą skakać równie świetnie. Gregor Deschwanden. To on tak zepsuł ten skok, ale teraz odpłaca się świetnym skokiem. I na piąte miejsce wskakują. Domen Prevc. Trzecie miejsce Słoweńców. Szkoda, że nie udało się trzymać prowadzenia, które tak świetnie wypracowali koledzy. No świetnie teraz Domen Prevc. No i gonią Rosję, gonią jeszcze. Jeszcze wszystkiego nie oddali. Johan Andre Forfang. Piąte miejsce, oni byli tuż za Austrią. Więc Forfang, jeżeli chce, aby... O nie, przegrany konkurs. Za mocno położyłem się na narty i skutkuje to chyba ostatnią pozycją w tej chwili. Alex Insam z Włoch, zobaczymy. Nie, też zepsuł! No to jest chyba po konkursie dla Włochów. Ostatnie miejsce! I to jest niesamowite, co się w tej chwili dzieje, bo z czołówki została Rosja i Słowenia, którzy teraz... Kto będzie dostanie żółty plastron? Łukasz Chlawa, to jest druga tura dopiero, ale... Już trzeba o tym myśleć przecież. Łukasz Chlawa, no nie, to nie był skok świetny. 128, no noty może wysokie, ale skok nie był ładny w ogóle. Nie wiem za co. Wille Larinto, 132 w pierwszej. Też zepsuł, co się dzieje? Co się dzieje? Gregor Schlierenzauer, 113,5 tylko, aby objąć prowadzenie. Ale czy ja również nim nie zepsuję skoku? Nie, ustabilizowało się, już widzę. Ale Gregor pociągnął! Świetnie, 139,5. Prowadzenie zdecydowane i zobaczymy, jak odpowie Rosja. 130,5 tylko, aby objąć prowadzenie, ale świetny skok Schlierenzauera może spowodować, że Korniłowowi będzie ciężko tam dolecieć. No tak na styk doleciał tam, 130 metrów. No to jest 0,6 tylko Rosji przewagi. Luka Egloff. Czy Szwajcaria jeszcze poprawi swoje miejsce? Pamiętajmy to, on zaczął te dalekie skoki Szwajcarów. I znowu świetnie. Czwarte miejsce, już są przed Finlandią, tuż za Czechami. Może nie tuż, tuż, bo 15 punktów to jest prawie, więc... Juri Tepesz, drugie miejsce Słoweńców. Zwycięstwo jest w zasięgu ręki, wystarczy skoczyć, dobry skok. W tej chwili i jest, na razie będzie prowadzenie dla Słoweńców. Brawo, 137, prowadzenie. 10 punktów nad Rosją mają przewagi. I Anders Schwanemel został, a później Włosi, którzy już chyba naprawdę oddali się. No zresztą Norwedzy to samo widać już. Schwanemel również słabiutko, siódme miejsce. Roberto de la Sega. Zobaczymy, no już nie będą mieli na następny konkurs drużynowy żółtego plastronu. O Jezu, znowu za mocno pociągłym tą myszką do siebie i tak się właśnie to kończy. Rada dla moich właśnie widzów. Uważajcie, jak za mocno myszką ruszycie, dobrze z poskoku. Ostatnio mi się ktoś pytał, jak tak dobrze skacze. No właśnie widać, jak dobrze skacze. Czasami wychodzą skoki piękne, ale czasami po prostu padam, no. Harioli, zobaczymy, czy ten skok mi się uda. No tu już lepiej, widzę, z wyjściem z progu było. I od razu skok lepszy. Może nie taki, jaki powinien być, no ale... Już lepiej. Manuel Fettner. O! Przymuliło się, ale dobrze, że nie podczas lotu. No Manuel też nie skoczył szałowo. 127, jeszcze krócej niż w pierwszej serii. Władysław Bojarince, 128.
No mogą teraz odbić się trochę od Austrii i walczyć dalej. O i to zrobią. Zrobią to jak najlepszym stylu. I wracają do gry znowu. 137 Bojarincewa. Prawie 1000 punktów już mają. No Kilian Payer. Piąte miejsce Szwajcarii. Czy dalej będą się przesuwać w górę? Chyba nie. Kilian Payer chyba troszkę źle poleciał. I piąte miejsce są za Słowenią, która oddała dwa skoki dopiero, no. W tej turze oczywiście. Anzela Nisek. Też nie będzie to szałowy skok. I nie ma prowadzenia! No nie ma! Będzie walka z Rosją w ostatniej turze, więc... Proszę się na to przygotować. Tutaj tylko został Tom Hilde i jeszcze Włosi. Z Bresadolą. Ojeju, jeju, jeju, jeju. No i się zmuliło w locie. Chciałem wylądować chociaż, ale nie udało się. Davide Bresadola, 278,5, jeżeli chcą objąć prowadzenie, to jest niemożliwe. No ale skoczy pewnie ładnie. Skoczył pięknie, pięknie. Ósme miejsce ostatnie i rozpoczynają Włosi. Sebastian Coloredo, 139, tak się napracowali z Bresadolą. Ale niestety Insam i... De La Sega w drugich skokach nie wytrzymali tej presji. No teraz ładny skok oddał z Coloredo, no. Powiedzmy, że ładny. Ale brakuje, brakuje tych metrów. Andreas Tiernan. Oni raczej Włochów wyprzedzą. Tak myślę. Czy to wyjście z progu Tiernana co innego mówi. Ale wyprzedzą raczej, tak. Wyprzedzili, choć to już mniejsza przewaga była. Roman Kołdelka. Czesi, no zdobędą te punkty, ale to na pewno nie jest satysfakcjonujące dla nich, bo mogliby ich mieć więcej. No, Kołdelka dzisiaj w ogóle jakby dwa skoki nieudane, czwarte miejsce na razie. I Simon Amann ze Szwajcarii. No, Szwajcarzy też dzisiaj znowu punkty duże. Ale nie jeszcze nie na prowadzenie. Jest trzecie miejsce i Janne Ahonen z Finlandii. Co on zrobi w tym skoku? O nie, 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 nie. Zepsuł totalnie. No teraz oni wpadli na ostatnie miejsce. No, dwa punkty i Stefan Kraft. Tylko 68 musi skoczyć, aby objąć prowadzenie, czy da radę? Da radę, da, skoczył, ale to nie są skoki, jakie Austria powinna udawać. 132. Oni powinni walczyć o zwycięstwo, ale zobaczymy, co zrobi Peter Pret. 124. W pierwszej serii zawalił na całej linii. No, ale teraz bombnął daleko i walka z Klimowem będzie do samego końca. Rusza się w powietrzu, rusza, ale daleko i chyba wygrała Rosja. 139,5, zdecydowanie Rosja wygrywa dzisiaj. O 1,1 punktu ze Słowenią. Trzecia jest reprezentacja Austrii już z większą stratą, bo ponad 30 punktów. Szwajcaria czwarta, brawo dla Szwajcarii. Zaczęli koszmarnie od Deschwande na 84, ale później świetne skoki. Czechy, piąte, szósta, Norwegia, siódmi, Włosi, ósma, Finlandia. Zepsuł skok totalnie Janne Ahonen w ostatniej turze i to przyczyniło się do lepszych miejsc zarówno Włochów, jak i Norwegów. I Czechów. Więc to by było na tyle. W klasyfikacji generalnej Pucharu Drużynowego prowadzi Słowenia 650, następnie Rosja 550, Norwegia, Szwajcaria i Włochy mają po 500 punktów, Austria ma 350, Czesi z Polską mają po 200, Japonia ma 100, Finlandia 50, a Niemcy są niestety dalej bez punktów. To jest chyba największym zaskoczeniem w tej chwili w pucharze drużynowym. Więc jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze i komentarzu miłym jakimś, albo łapce w dół, jak Wam się nie podobało, no bo to już od Was zależy. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie i cześć!